uchwały jest uchwała Rady Miasta Bydgoszczy. Rozumiem, że to Rady powinien znać tak samo w drugim. Załączniki 3, 4 i 5 to są uchwały odpowiednio, jeżeli wierzyć tekstowi, uchwały Rady Gminy Białegłota, Rady Gminy Ziemko i Powiatu Rzymskiego Bydgoskiego. Nie ma, nie pokazano. Załącznika numer 6, mimo że no, czytam dość uważnie, nie znalazłem. W tekście po 5 występuje załącznik numer 7. Ma to być tabelka Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Również pani dyrektor nie pokusiła się o. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, tutaj wielokrotnie powtarzany motyw, że jest to, może to być odbierane jako okres wyborczy, w takim okresie tych decyzji nie powinniśmy podejmować. No, szanowni państwo, bo podejmujemy ją po raz trzeci. Te osoby, nie chciałbym się właśnie pytać o personel, ale te osoby ponoszą te argumenty, że nie mają tych załączników na komisjach, nie zgłaszały. Nie zgłaszały ich przedtem, również przy poprzednich debatach w tym temacie. No, czasem to nie jest troszeczkę gra wyborcza, czy to czasem nie jest gra wyborcza granicami Bydgoszczy. No i jeżeli chodzi o temat aglomeracji, no, niezależnie od tego, czy aglomeracja powstanie, czy nie powstanie, czy... Panie Radny Szczyper, ja rozumiem, że Pan obojętnie kto dostanie to zagłosuje za tym, bo to jest wpisane w filozofię Pana klubu i Pana postępowania. To jest jedno stwierdzenie po tym, co Pan powiedział. Wydaje mi się jednak, że Pana oczekiwania dotyczące wyborów, no z racji tego, że nie ma Pan raczej szans na reelekcję. Ale Panie Radny, ja proszę Pan dziwnie, że Pani Przewodnicząca nie reaguje, jak radnych opozycji się obraża. Natomiast jeżeli się mówi coś na temat radnych PO albo radnych klubu do Mówicza, to Pani Przewodnicząca jest bardzo czuła. Natomiast... Szanowni Państwo, ja oczywiście nie chcę odnosić się ad personam, bo są wtedy nawet, wydaje się, że nie zmieniłem nawet nazwiska żadnego z radnych, ale no, no cóż, jedni mogą mówić, a merytorycznie ich zawsze będzie powiedziane, że nie mówią merytorycznie, a drudzy mogą nigdy nie mówić merytorycznie, a zawsze będzie powiedziane, że mówią merytorycznie. No jeżeli chodzi o ten program, no to Sojusz Lewicy Demokratycznej programowo sam się określa, że jest zawsze przeciw, więc tutaj to nie ma znaczenia, czy jak ktoś programowo jest określony, no to ja mam pytanie tylko i wyłącznie merytoryczne. No, dlaczego Pan Radny na komisji nie poprosił o tematy? Dlaczego nikt o tematy wcześniej nie prosił podczas poprzednich debat w podobnym punkcie na poprzednich sesjach? No, tak. Dziarsko mówi o SLD, że zawsze przeciw. Ja bym chciał, żeby powiedział, co to znaczy zawsze przeciw. Przeciw czemu? Mówię do mikrofonu. Pan Radny mi chyba słyszy. Ja rozumiem, że Pan Radny jest zobowiązany sumieniem, czy ochotą, czy liczy na jakieś przyszłe profity, musi ze wszystkim starać Pana Prezydenta, ale nikt nie robi tego tak bezmyślnie. Więc zacznę myśleć po prostu. Więc jeszcze raz pytam. To znaczy, że SLD jest zawsze przeciw. Czy to czemu? Mów bezsłowno, bo to nie ma sensu, tylko powtórzę pytanie Pani Radny Poprowski, dlaczego tych map nie potrzebował Pan wcześniej, a potrzebuje Pan dzisiaj, gdy sala jest pełna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, ale pozwólcie, naprawdę gorąco namawiam do tego, żebyśmy od tych personalnych rzeczy uciekli. Bardzo proszę moich doświadczonych, ja wiem, też czasami dzisiaj nie skaczę, bardzo proszę moich doświadczonych kolegów samorządowców, żeby się nie dali prowokować, bo jesteśmy brutalnie prowokowani. Jak ktoś nie ma nic do powiedzenia, to prowokuje tego typu sytuacji. Nie dajcie się prowokować, szkoda czasu.